Największe emocje towarzyszyły debiutantom, czyli studentom pierwszego roku. Jestem studentem pierwszego roku ekonomii. Brałem ten kierunek z powodu swoich zainteresowań. Skończyłem technikum imienia Jana Wyrzykowskiego, profilu technik elektronik, lecz nie planuję swojej przyszłości w zawodzie. Pedagogika. Nie wiem, może z racji tego, że chciałabym pomagać osobom, które podlegają procesom resocjalizacji. To 13. inauguracja roku akademickiego w Głogowskiej uczelni. Zapowiada się wyjątkowo, choćby dlatego, że jest zgoda na prowadzenie nowego kierunku – pielęgniarstwo. Na tym nie koniec. W tym roku po raz pierwszy witamy w murach naszej uczelni studentów studiów magisterskich. Więc pierwszy nasz sukces uruchomiliśmy na kierunku pedagogika, studia magisterskie. Ponadto to nie wszystko. Również w Instytucie Ekonomicznym pojawił nam się nowy kierunek studiów, to finanse i rachunkowość. Od ponad roku przy Głogowskiej uczelni działa też żłobek dla dzieci studentów i pracowników szkoły, a w miarę wolnych miejsc także dla mieszkańców. Świetnie się sprawdziła ta formuła i pomysł, żeby przystąpić do tego programu, ponieważ wszystkie miejsca w żłobku mamy cały czas zajęte. Także jest to ogromne ułatwienie dla osób, które chcą studiować, godzić macierzyństwo z nauką. W tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zrekrutowała rekordową liczbę studentów – 330.